To był piąty finał Mistrzostw Świata, o którym rozstrzygnięciu zadecydowała dogrywka. W niej okazał się jeden z zespołów lepszych, w tym przypadku drużyna niemiecka, ale to najlepiej potwierdza, bo mówiłem o tych finałach, które miałem przyjemność komentowania, przecież przed 4 laty dokładnie też była dogrywka i dogrywka rozstrzygała i strzał Iniesty. Tutaj też takie pokazanie, jeśli chodzi o to, co czeka przyszłość, jaka będzie przyszłość niemieckiego futbolu. 22-letni Götze strzela swoją 11. bramkę w reprezentacji. Najważniejszą, absolutnie najważniejszą w karierze. Tak, Götze, który odszedł z Dortmundu do Bayernu, gdzieś tej formy nie potrafił. Może też ten ciężar, wiesz, tej właśnie odpowiedzialności, że jednak Götze to teraz będzie Bayern, a tak naprawdę on tylko jest jednym z elementów, który miał się tam wkomponować. I gdzieś tą formę zgubił. Przyjechał tutaj jako zawodnik podstawowy, wypadł z tego składu, no chyba najlepszym, no idealnym, wymarzonym, każdy by tak chciał. Jeżeli mam grać krótko, to w finale. Jeżeli mam grać, powiedzmy, jakąś tylko część w tym mundialu, to z golem. On to zrobił i no co tu się więcej mówić? Wydawało mi się, że to będzie piłkarz, który gdzieś już się nie uda mu przebić do samego końca, do składu, ale jakoś zresztą mówiłeś o tym, że jeżeli ma coś do udowodnienia, to udowodni i dzisiaj to zrobił. Myślę, że Niemcy potwierdzili, że trzeba mieć cierpliwość, trzeba mieć zaufanie. Lew jest 10. trenerem w historii reprezentacji Niemiec. Dopiero, prawda? I doprowadza ich, jak dało mu długo popracować, bo był asystentem Klinsmana. Później pracował do 2010 roku, tylko 3. miejsce. A teraz dano mu popracować i już jest to, co na co czekali, 24 lat. Wiesz co, ja ci powiem jeszcze tak, że to, co mi na przykład, jak obserwowaliśmy te mecze Niemców, że Lew imponował mi na przykład tym, że on na tej ławce jest zawsze spokojny. Oczywiście zdarzało mu się jedna i druga sytuacja, że gdzieś... Ale wyczucie zmian. Ale tak, ale zawsze taki spokój, taki pewność tego, co drużyna potrafi, co ona ma grać, ten schemat, który obowiązuje i on od niego nie ma wyłamań. Oczywiście liczy się to, jak kto wchodzi, w którym momencie i co wnosi. Tu wszystko funkcjonuje i to nie chodzi o to, żeby teraz z łatwością podsumować drużynę, która zdobyła Mistrzostwo Świata. Jeszcze jedno słowo tylko od finale. Sędzia, absolutnie... Sędziowie zaczęli fatalnie. Zaczęli fatalnie, skończyli genialnie. Skończyli wysokim naprawdę... Taki na wysokim pułapie. Pozwolili do bardzo dzisiaj ostrej gry, ale w moim przekonaniu wszystko zgodnie z przepisami. Maluteńkie, niezauważalne mogły gdzieś tam być jakieś błędy, natomiast pozwolił piłkarzom dzisiaj, żeby, jak to się mówi często, gryźli trawę, żeby gdzieś ta krew się polała, ale żeby nie mieli do siebie pretensji, żeby nie skakali do niego z pretensjami, żeby piłkarze nie chcieli między sobą rozliczać, wyrównywać rachunków. Naprawdę trzeba to też podkreślić. Jeżeli finał zasłużył, to też dzięki ten finał, żeby go pamiętać, to dzięki sędziemu. To było trochę pracowitych dni dla piłkarzy, dla nas, komentatorów, dla naszej ekipy reporterskiej, dla ludzi, którzy wspierali nas, jeśli chodzi o technikę. To były długie przeloty, to była Brazylia, która na początku nie bardzo radziła sobie z tym wszystkim, jeśli chodzi o organizację, ale trzeba przyznać, że też Brazylijczycy, myślę tutaj o organizacji, już na końcu, to już było naprawdę wszystko zorganizowane w sposób znakomity, nie można mieć żadnych uwag. Żal trochę wyjeżdżać z tej Brazylii. Żal przede wszystkim, że skończył się ten piękny serial na antenie telewizji polskiej. Mieliśmy tutaj, proszę Państwa, 64 odcinki z tym finałowym dzisiejszym. I co możemy powiedzieć, Grzegorz? No można powiedzieć tak. Brazylia dzisiaj przeszła jeden wielki test. Właśnie o tej organizacji, o którym powiedziałeś. Za chwilę mamy tutaj olimpiadę. Za chwilę te wszystkie problemy, które dzisiaj pewnie jeszcze były na początku, tak jak wspomniałeś, nie będą dotyczyły tego kraju. To też jest nauka dla nich, jak takie wielkie imprezy, jak przyjmować gości, jak te wszystkie rzeczy, które gdzieś nie do ciągnięcia się pojawiały, można było je przykryć. Zrobili to. Zrobili genialne. Ja jestem szczęśliwy, że mogłem tutaj być na tych mundialu, bo bałem się, powiem szczerze, tego, jak to będzie wyglądało. Bałem się tego, czy ta Brazylia tak opisywana z tym wszystkim sobie poradzi. Piątka za organizację, naprawdę. Ja Ci chciałem podziękować za wspólną pracę, za wspólny drugi finał Mistrzostw Świata. Dziękujemy Państwu za te chwile, które Państwo spędzali przed telewizorami. I powiem tak, za 4 lata kolejny serial, 21. finał piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji na antenie Telewizji Polskiej. Na koniec zachęcamy do odwiedzania strony sport.tvp.pl, bo tam Państwo możecie popatrzeć na wszystkie 171 bramek. Z tego dziś mieliśmy 71. w finale Mistrzostw Świata. Tak jak powiedziałeś, dziękuję też za ten mundial, ale tak jak Państwo czasami nie muszą wszystkiego wiedzieć. Ta podróże to wszystko, czasami człowiek podczas tych emocji, tych spotkań i zmęczenia potrafi się przejęzyczyć, powiedzieć coś, co wyskoczy, wyleci. Za niedociągnięcia, przepraszamy, ale wszystko staraliśmy się robić jak najlepiej.
No to po raz ostatni z Rio de Janeiro, z Marakany. Grzegorz Mielcarski, dziękuję. Dariusz Szpakowski, również dziękuję.